Jesteśmy w Czerwińsku, pada sobie deszcz, patrzymy na Wisłę, która jest tutaj bardzo szeroka, na tyle szeroka, że po środku jest wyspa, która ma 7 hektarów. W tym miejscu Wisła też nie jest najgłębsza, ale oczywiście jest rzeką bardzo niebezpieczną, jak się podchodzi nad Wisłę. W tym miejscu, w którym kiedyś nad tą Wisłę podszedł król Jagiełło, który się przez Wisłę z wojami przeprawiał, żeby pójść i zwycięską bitwę pod Grunwaldem z krzyżakami stoczyć, jest napis, że to jest czarny punkt, że nie można tutaj pływać, że ta Wisła jest podstępna. Ale jak powiedział nam przed chwilą nasz gość, były wójt i ojciec wójta gminy Czerwińsk, pan Ryszard Gortat, gdzieś tu w nurcie tej rzeki jest wielki, największy na Mazowszu głaz narzutowy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Zacznę od podziękowań, że państwo zechcieliście zawitać do Czerwińska, taka zapomniana, ale piękna osada, no i wspaniały zespół kościelno-klasztorny, wspaniały zabytek. O tym głazie jest, czy go nie ma? To jest kolos, olbrzymi głaz narzutowy, co nieco mniejszy, ponieważ on przeszkadzał żegludze niemieckiej w okresie okupacji. Oni na masową skalę grabili nasz kraj i wywozili barkami te dobra zagrabione z Polski do portu w Gdańsku. Ten głaz został przez nich odstrzelony, tym niemniej nie zniszczony całkowicie. Udało nam się niedawno, chcemy to popularyzować na takim Facebooku Ziemia Czerwińska, zrobić wyprawę na ten głaz, sfotografować, obejrzeć. Jest to kolos. Wystaje tylko wierzchołek, on się rozszerza tak stożkowo w dół. Tam jest w chwili obecnej zanurzone to wiosło 3-metrowe, ledwo sięgnęło dna, czyli 3 metry wody. Ile tkwi w ziemi? Nie wiadomo. Natomiast chyba bardzo dużo, ponieważ tam się tworzyły zatory w okresie, kiedy jeszcze na Wiśle Wisła zamarzała i była potężna kra. Żaden zator tego kamienia nie przesunął. To są gigantyczne siły. Zatory lodowe potrafią zmieść tamy, w elektrowniach potrafią wały przeciwpowodziowe, to tam nie stanowią żadnych przeszkód. A drzewa takie nadbrzeżne, potężne, to pole to jak zapałki się łamią. Tymczasem kamień jest po dziś dzień. A pod tym kamieniem może jest ukryty słynny skarb templariuszy, którzy zdeponowali tutaj w klasztorze swój skarb, swój majątek, część swojego olbrzymiego majątku i powiedzieli, jeśli w ciągu 100 lat się nie zgłosimy, to należy ten skarb do zakonu. Panie redaktorze, być może, ponieważ ten kamień leżał bliżej brzegu. Wisła się co nieco przesuwa w prawą stronę. Wisła bardzo mocno podmywa prawy brzeg. Natomiast templariusze zawitali w roku 1310. Kto wie, czy ten głaz nie leżał na brzegu. Ten głaz jest taki bardzo tajemniczy. Miejscowi ludzie opowiadają o różnych tajemnicach tego głazu. Nawet o tak zwanych siłach geomancji, bo ten głaz jest jakoś dziwnie lubiany przez ptactwo rzeczne, a nawet nocą przez bobry. Które tutaj są. Patrzę na zegar. Jest godzina 7:54. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Nadzieja, w Radiu Warszawa i na www.wnet.fm. Poranek Wnet. Poranek Wnet. Zacznijmy od tego, że tutaj kiedyś w Czerwińsku była duża wspólnota żydowska. W czasie wojny oczywiście był Holokaust, a pana ojciec zasłużył na medal sprawiedliwych wśród narodów świata. To jest dramatyczna historia. Otóż przy likwidacji czerwińskiego getta, to jest liczba 3400 Żydów, których wywieziono i nie wrócili, nielicznym udało się uciec z transportu. Wśród tych, którzy uciekli, znajdowała się rodzina Glikmanów. To było małżeństwo Glikmanów z dwojgiem dzieci. Dziewczynka Miriam i chłopiec Chaim. Nie mogli znaleźć schronienia, bo to kara śmierci z natychmiastową wykonywalnością za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom, to znaczy nawet za przysłowiową kromkę chleba. A cóż dopiero mówić o ukrywaniu?
no, nie było łatwe i proste. Oni znaleźli schronienie w pieczarze takiego ziemianina Charzyńskiego. To jest duży nagrobek, ma taką dość dużą pieczarę. Odsunęli płytę, tam się ukryli. Dość długo tam przebywali. No ale oczywiście trzeba było zdobywać pożywienie. Po te pożywienie chodzili do moich dziadków i do ojca. Oni mieszkali w Warszawie. Babcia prowadziła pracownię krawiecką na Nowolipkach. No niestety w pierwszych dniach wojny Niemcy, stosując bomby zapalające, spowodowali pożary w Warszawie. Między innymi spaliła się ta kamienica, w której mieszkali. Siłą rzeczy musieli wrócić do Czerwińska. Tu w Czerwińsku mieli, bo co nieco lepiej im się działo przed wojną, mieli taki dom, nazwijmy to letniskowy, w obecnym jak gdyby nazewnictwie. I przy tym w okresie zimowym mój dziadek Wojciech prowadził olejarnię. Czyli taki niewielki zakład rzemieślniczy, gdzie się wybijało olej. Głównie z rzepaku, chociaż i z innych roślin oleistych. Wrócili do tego domku w Czerwińsku, ale to jest mały domek, ma tylko 3 pokoje. Tam się nie było gdzie ukryć. I ta pomoc udzielana polegała na tym, że w nocy te dzieci, bo Żydzi byliby rozpoznani, zresztą on biedak nie miał możliwości ogolić się, więc ta jego broda była, przypuszczam, z każdym dniem większa, byliby rozpoznani, te dzieci przychodziły nocą po pożywienie. Kiedy rodzina Charzyńskich chowała urnę z prochami i tu na Czerwińsku, mój brat wtedy był wójtem, zawiadomiono: panie Januszu, niech pan przyjdzie, bo w tej pieczarze są garnki żeliwne pana babci. Nawet zachowały się butelki z olejem, jakie oni brali do konsumpcji. Ten olej oczywiście był taki zgęstniały, ale był. No, wiadomo było, że oni musieli odsuwać płytę w tej pieczarze, żeby dostęp powietrza. Ktoś zauważył, ktoś być może Niemcom doniósł. Są dwie wersje. Jedna taka, że to Niemcy te dzieci przyprowadzili do moich dziadków i do ojca. Natomiast jest druga, którą ja znam z opowiadań i babci, i dziadka, i ojca, że ktoś do nich zajrzał, do tych biedaków skrywających się w tej pieczarze. Oni byli przeświadczeni, że już następnego dnia nie doczekają, że przyjdą Niemcy i ich rozstrzelają. Tak było, ale w nocy dzieci przyprowadzili właśnie do mojej rodziny, do dziadków i do ojca. I udało się ocalić. Bardzo panu serdecznie dziękuję.